Przed smak emocji mieliśmy już kilkanaście dni wcześniej, gdy oba zespoły zmierzyły się w drugiej rundzie Pucharu Ligi. Po regulaminowym czasie gry był remis 3-3. Rzuty karne lepiej wykonywali szpilmacherzy i to oni po wygranej 3-2 w serii jedenastek awansowali do kolejnej fazy. Spotkanie ligowe Śródmieścia ze szpilmacherami oprócz czysto prestiżowego miało także duże znaczenie sportowe. Oba zespoły, chcąc zachować szansę na dogonienie prowadzących w tabeli pierwszej ligi Kruczków, nie mogły sobie pozwolić na stratę punktów. Początek spotkania to gra głównie w środku pola. Obu zespołom ciężko przychodziło sforsowanie defensywy przeciwnika. Jako pierwsi uczynili to obrońcy tytułu, którzy objęli prowadzenie po strzale Damiana Czyżyckiego. Do przerwy sporo sytuacji z obu stron, ale groźniejsze były akcje Śródmieścia. Po kolejnej z nich podwyższył Łukasz Majchrowicz. Prowadzenie mistrzów ligi mogło być jeszcze wyższe, ale raz na przeszkodzie stanęła poprzeczka, a za drugim razem niewykorzystany przez Tomasza Rudolfa rzut karny. Lider ekipy Śródmieścia za zmarnowaną jedenastkę zrehabilitował się w pełni w drugiej połowie. To właśnie po jego trafieniu obrońcy tytułu podwyższyli na 3-0 i mogli być już spokojniejsi o losy spotkania. Szpilmacherzy nie złożyli jednak broni, dwa trafienia Marcina Grabowskiego na niewiele się jednak zdały, gdyż przedzielił je swoim drugim golem Tomasz Rudolf, który został uznany za najlepszego piłkarza meczu. Śródmieście pokonało szpilmacherów 4-2, rewanżując się za pucharową porażkę i robiąc krok do obrony mistrzowskiego tytułu. Liderem pierwszej ligi z dorobkiem 24 punktów pozostaje ekipa Kruczków. Śródmieście ma punktów 18, ale rozegrało dwa mecze mniej od najgroźniejszego rywala.